Witajcie! Być może zdarzyło się Wam widzieć na własne oczy lub słyszeć o tym, jak małe potrafią być mieszkania w Japonii czy Hongkongu. Jeśli nie, to wkrótce może się okazać, że również w Polsce niektórzy deweloperzy rzekomo w reakcji na potrzeby rynku zaczną nam coraz szerzej takowe oferować. I nie myślcie sobie, że żartuję. Najlepszym bowiem przykładem takiego podejścia jest firma będąca jednym z największych polskich deweloperów, który jest chociażby odpowiedzialny za budowę kompleksu Bliska Wola, osiedla, które śmiało można porównać do warunków przypominających bardziej azjatyckie klitki lub, mówiąc łagodniej, mini lokale sypialne niż nowoczesne mieszkania znajdujące się w środku Europy. Jednak na szczególną krytykę zasłużył metraż tak zwanych mieszkań oferowanych w tych budynkach, bowiem znalazły się tam apartamenty o powierzchni 18 m². A przecież zgodnie z prawem budowlanym mieszkanie powinno mieć przynajmniej 25 m². Pan prezes wspomnianej firmy jednak zdaje się kompletnie nie przejmować krytyką, bowiem według niego samego odpowiada on właśnie na potrzeby rynkowe. Zaś negatywnie nastawieni mają być do tego pomysłu ludzie, których nie stać na mieszkanie w mieście. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia tutaj z niewiedzą, czy też zwykłą butą i arogancją, czy też może bardziej z chęcią uzyskania jeszcze większego zysku z realizowanej inwestycji. Jedno jednak jest pewne, polski rynek mieszkaniowy stanął wręcz na głowie. A żeby poznać najgorsze objawy tej choroby, która niestety coraz mocniej dotyka nas jako potencjalnych klientów, zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Zanim rozpoczniemy na dobre zgłębiać zagadnienia dzisiejszego filmu, dziękuję Wam za wszystkie suby, łapki w górę i za to, że jesteście. Jeżeli oczywiście nie sprawi Wam to kłopotu i chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć czerwony przycisk po prawej stronie ekranu, aby zmienił nieco swój kolor na zbliżony do koloru moich włosów. Z góry dziękuję i zaczynamy. Wystarczy bowiem szybkie przejrzenie rezultatów w Google, by zrozumieć, że 18 m² w porównaniu do niektórych ofert to wręcz willa z basenem. Na warszawskim Żoliborzu można było na przykład znaleźć ofertę mieszkania o powierzchni zaledwie 7 m², ale to i tak nie jest rekord. Tutaj chyba przez długi czas tytuł będzie należał do firmy, która w Koszalinie próbowała sprzedać lokal o powierzchni, uwaga, uwaga, 2,5 m². Ciężko to nazwać w tym momencie czymkolwiek innym niż schowkiem na odkurzacz bądź inne klamoty. Tłumaczenia deweloperów są zawsze takie same. Takie mieszkania sprzedają się jak świeże bułeczki. Jest to doskonała oferta dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Nikt nikogo nie zmusza do mieszkania w takich warunkach. Ale czy na pewno? Stworzyliśmy bowiem system, w którym przeciętny Kowalski marzący o własnych czterech ścianach jest praktycznie zmuszony do wzięcia kredytu, który zazwyczaj musi spłacać dekadami. A obecnie przy rosnących wciąż stopach procentowych sytuacja wielu spośród tych ludzi staje się wyjątkowo beznadziejna. Najbardziej dotkliwie wpłynęły jednak na to trzy czynniki. Pierwszy z nich sięga swoimi początkami do jakże paskudnego roku 2020. Chodzi tutaj oczywiście o przerwanie zarówno łańcuchu dostaw, jak i produkcji w wyniku pandemii. Co zrozumiałe, po pewnym czasie gospodarka zaczęła się rozkręcać na nowo. Jednak cały spowolniony system produkcyjno-logistyczny na świecie jest niczym piec hutniczy. Łatwiej i taniej jest go ciągle utrzymywać w funkcjonowaniu, niż uruchomić go na nowo po wyłączeniu. Znamiennym efektem utrudnień w wytwarzaniu i przewożeniu dóbr był wzrost cen chociażby materiałów budowlanych. W znacznym stopniu zdążył on już dotknąć osoby, które decydowały się na budowę lub wykończenie mieszkań jeszcze rok czy dwa lata temu. Problem ten stanowi również bolączkę chociażby dla samorządów, które muszą znacznie redukować inwestycje w budowę nowej infrastruktury, bądź też znacznie podnosić wydatki na nie. Tutaj możemy podać przykład z Warszawy. Budowa krótkiego odcinka trasy tramwajowej z Nowodworów na Winnicę, rozpoczęta w 2019 roku, kosztowała około 57 milionów złotych za kilometr. Najnowszy projekt przewidujący trasę na Wilanów z uwzględnieniem
podwyższonych kosztów materiałów to już 85 milionów złotych za kilometr. Drugim czynnikiem pogarszającym sytuację klientów na rynku mieszkaniowym jest coraz gorsza sytuacja finansowa, nie tylko u nas w kraju, ale praktycznie na całym świecie. Mowa tutaj nie tylko o rekordowej inflacji, która wręcz pożera oszczędności w naszych portfelach, ale także o związanej z nią reakcji, jaką jest podnoszenie stóp procentowych. A co za tym idzie, rat kredytów. Stopę procentową najprościej można określić jako koszt pożyczania danej kwoty. Więc podnosząc stopy, rosną wraz z nimi raty kredytów i to często do niebotycznych wartości. Jak podaje portal Money, dla kredytu o wartości 300 tysięcy złotych i okresie kredytowania 25 lat, rata miesięczna wzrosła z około 1100 zł w październiku 2021 do ponad 2500 zł na dzień dzisiejszy. Ostatnim powodem radykalnej sytuacji jest charakterystyka naszego rynku mieszkaniowego. Patrząc na ten wykres, przekonamy się, że aż 85% Polaków mieszka w domu lub mieszkaniu będącym ich własnością. Jednak często jest to po prostu koniecznością. W naszym kraju brakuje po prostu mieszkań komunalnych dla najuboższych osób, których nie stać ani na najem, ani na kredyt. Zaś od zeszłego roku tworzenie nowych TBS-ów, będących alternatywą dla osób o średnich dochodach, zostało zawieszone. Z tego też powodu osoby szukające nowego lokum są skazane na łaskę prywatnych deweloperów. Ci, jak pokazałem na początku materiału, są w stanie dyktować warunki gry i oferować mieszkania, czasami wręcz urągające jakimkolwiek standardom. A mieszkań w Polsce najzwyczajniej w świecie brakuje. Według najnowszych danych Eurostatu prawie 37% Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach, a 45% osób w wieku od 25 do 34 roku życia nadal mieszka z rodzicami. Powoduje to duży popyt na jakiekolwiek mieszkania, nawet biorąc pod uwagę ich standard oraz nasze zarobki. A nie oszukujmy się, młodzi Polacy, zwłaszcza ci świeżo po studiach, będą coraz chętniej ciągnąć do dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków bądź też Wrocław. To właśnie tam ceny zarówno kupna, jak i najmu mieszkań są naturalnie najwyższe. Powód jest prosty. Mniejsze miasta po prostu nie oferują tak bogatego rynku pracy i wielu usług, przez co oczywiście postrzegane są jako te mniej atrakcyjne. Zwłaszcza jeżeli mowa tutaj o wykształconych absolwentach uczelni, którzy teraz będą mierzyć się z niezwykle trudnym lub wręcz brutalnym rynkiem mieszkań w Polsce. Deweloperzy byli również pośrednio wspomagani przez programy rządowe, które miały w tym celu pomóc Polakom w sfinansowaniu swoich pierwszych mieszkań. Pierwszy taki program, nazywany Rodzina na swoim, obowiązywał w latach 2006-2012 i polegał na spłacaniu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przez budżet państwa. Następny z nich, Mieszkanie dla młodych, istniejący w latach 2013-2018, zapewniał jednorazowe dofinansowanie do wkładu własnego na kredyt hipoteczny. Jak więc sami widzicie, oba te programy były dostępne tylko dla osób, które zdecydowały się na kupno własnego mieszkania na kredyt, ku uciesze banków, które mogły liczyć na nowych kredytobiorców oraz deweloperów, bowiem oba te programy były przeznaczone głównie do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym. Dopiero trzeci program, nazywany Mieszkanie Plus, zakładał budowę tanich mieszkań o regulowanej cenie najmu. Istniał on jednak tylko w latach 2016-2019 i zakończył się absolutnym fiaskiem. Zamiast zapowiadanych 100 tysięcy mieszkań, pod koniec stycznia tego roku oddano do użytku zaledwie 4,6 tysiąca lokali. Powód jest prozaicznie prosty. Mieszkania te miały być budowane przez prywatnych deweloperów za odgórnie ustaloną stawkę za metr kwadratowy, która po pewnym czasie nie pozwalała nawet na pokrycie kosztów materiałów i robocizny. A marża dla deweloperów jest nienaruszalną świętością, potrafiąc wynosić obecnie od 20 do 30% ceny za metr kwadratowy mieszkania. Rynek najmu w Polsce nie jest tak popularny jak w krajach zachodniej Europy, również z dwóch innych powodów. Pierwszym z nich jest niska mobilność naszego społeczeństwa. Eksperci zwracają uwagę, że Polacy są mało skłonni do częstej zmiany miejsca zamieszkania w celu poszukiwania nowej pracy, przez co chętniej decydują się na długoterminowy pobyt w danym mieście. Sprzyja to rzecz jasna zakupowi mieszkania własnościowego. Drugi to dotychczasowy brak dużych prywatnych korporacji zajmujących się wynajmem i obsługą mieszkań, chociaż te zaczęły się już pojawiać nad Wisłą. Mogą one jednak okazać się zmorą dla wynajmujących, czego doświadczają
oświadczyli mieszkańcy Berlina. Tam bowiem w zeszłym roku miało miejsce referendum, które miało na celu odebranie mieszkań należących do dużych konsorcjów zajmujących się wynajmem mieszkań. Ze względu na ich pozycję oraz rozmiar były w stanie tak naprawdę samodzielnie dyktować warunki na rynku mieszkaniowym. A kwoty te rosły wręcz niebotycznie. Inicjatorzy kampanii przekonywali, że niemiecka konstytucja zezwala na odebranie mieszkań na rzecz społeczeństwa. Artykuł 15 mówi bowiem o możliwości przeniesienia własności prywatnej na własność publiczną, jeżeli leży to w wyjątkowym interesie obywateli. Prawie 60% głosujących w referendum, czyli około 1 000 000 mieszkańców Berlina, zgodziło się z proponowanym rozwiązaniem. Jednak wynik głosowania nie jest wiążący prawnie dla władz miasta. Również i polska konstytucja, a dokładniej artykuł 75, wspomina o polityce mieszkaniowej, cytuję: władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli, zmierzając do uzyskania własnego mieszkania. Nie jest jednak dokładnie wskazane, w jaki sposób państwo powinno działać w celu sprawienia wszystkim chętnym własnych czterech kątów. Można w końcu nie bez przesady stwierdzić, że wcześniej wymieniane programy polegające na finansowaniu kredytów również spełniają warunki wymienione w tym artykule. Dominacja prywatnych deweloperów na rynku mieszkaniowym widoczna jest również pod innym względem. Jeżeli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, być może pamiętacie mój materiał o polskich urbanistycznych koszmarkach. Wspomniałem w nim o, nazwijmy to, swobodnym podejściu do zasad dobrego i zharmonizowanego planowania przestrzennego, odbywającego się w domach losowo porozrzucanych na przedmieściach wielkich miast, położonych wzdłuż niezwykle długich i wąskich ulic. Praktyka ta doczekała się nawet własnej nazwy – urbanistyka łanowa. To niezwykle szkodliwe rozwiązanie wynika nie tylko z braku odpowiednich instrumentów planistycznych, ale z wyidealizowanego wizerunku domu na przedmieściach. Okazuje się jednak, że deweloper często w interesie ma jedynie sprzedaż lokum, zaś o zapewnienie jakichkolwiek usług publicznych czy wprowadzenie chociażby szczątkowego układu komunikacyjnego musi martwić się albo miasto, albo gmina, pozostawiona z tym niezbyt udanym prezentem. Miejmy jednak świadomość, że deweloperzy nie biorą jeńców nawet w miastach. Tutaj znowu wrócę do Warszawy, a dokładniej do okolic Pola Mokotowskiego. Stare biurowce, które zgodnie z zamierzeniem miały trafić do rozbiórki, kreatywny inwestor przemienił na niesamowicie popularne w ostatnich czasach mikroapartamenty. Najmniejsze lokale posiadają jakże komfortową powierzchnię 11 m kwadratowych, zaś sam deweloper zachęca kupujących do przeznaczenia mieszkań pod wynajem krótko lub długoterminowy od pomysł na inwestycje. Można w tym miejscu przyjrzeć się, jak z tym problemem radzą sobie inne miasta i kraje. Jednym z pomysłów na walkę z wymienionymi wcześniej problemami jest na przykład rozwinięte budownictwo komunalne, a pod tym względem niekwestionowanym liderem jest Wiedeń. W stolicy Austrii istnieje około 220 tysięcy mieszkań komunalnych, w których mieszka 500 tysięcy mieszkańców, prawie 25% populacji całego miasta. Należy zwrócić również uwagę, że wizerunek mieszkań socjalnych w Wiedniu jest zupełnie inny niż w Polsce. W stolicy Austrii lokale te często nie odstają standardem od prywatnych inwestycji, zaś progi zarobkowe dla potencjalnych najemców są na tyle wysokie, że mieszkania te są alternatywą również dla klasy średniej. Dzięki tak dużemu udziałowi miasta w rynku mieszkaniowym, wiedeński ratusz jest w stanie również bezpośrednio kontrolować średnie wysokości czynszu. Zaś przystępne cenowo domy podaje się jako jeden z powodów znakomitej jakości życia w mieście Mozarta. Tradycja budownictwa społecznego ma w Wiedniu prawie 100 lat, zaś nowe inwestycje powstają cały czas, chociażby na nowoczesnym osiedlu Aspern-Sistadt. Na jego obszarze zostaną wybudowane zarówno mieszkania publiczne, prywatne inwestycje, jak i również budynki konstruowane przez deweloperów. Jednak w ramach umów zawartych z Urzędem Miasta, publiczne, prywatne inwestycje, jak również budynki konstruowane przez deweloperów, jednak wszystko w ramach umów zawartych z Urzędem Miasta. Rosyjska inwazja przyczyniła się również w znacznym stopniu do szalejącej w Polsce i na świecie inflacji, odbijającej się na wysokości stóp procentowych. W tym momencie w najlepszej sytuacji są osoby, które nie posiadają żadnych zobowiązań kredytowych. Jednak jest to marne pocieszenie przy rosnących cenach i kosztach życia. Wprawdzie pojawiają się już teraz pierwsze informacje o pękającej bańce nieruchomości, choć są i tacy, którzy twierdzą, że nieruchomości wcale nie stanieją. Czas
pokaże. W obecnej chwili jest pewne, że zdecydowane wzrosty cen mieszkań połączone z coraz większymi obciążeniami kredytowymi stanowią przeszkodę nie do przeskoczenia dla coraz większej części naszego społeczeństwa, nawet biorąc pod uwagę wzrost zarobków na przestrzeni ostatnich lat. Reasumując zatem dzisiejszy materiał, w mojej subiektywnej opinii już teraz powinny zostać podjęte działania polegające na uzdrowieniu rynku mieszkań i zapewnieniu odpowiedniej alternatywy do prywatnych inwestycji deweloperskich. Brak odpowiedniej polityki mieszkaniowej państwa, a tak naprawdę napędzanie rynku mieszkań na kredyt, tylko i wyłącznie przyczyniły się do obecnej sytuacji. Równie istotnym problemem jest traktowanie mieszkań jako instrumentu inwestycyjnego. Jeszcze bardziej napędza to wzrost cen nieruchomości, co doprowadza do spotęgowania wykluczenia w tym momencie już nie tylko klasy niższej, ale również osób o średnich zarobkach. Być może popularność mieszkań własnościowych wynika z naszego uwielbienia własności prywatnej i bycia na swoim. Można to zdecydowanie potraktować jako charakterystykę naszego rynku. Jeżeli wy macie jakieś doświadczenia na tym polu lub chcecie podzielić się waszymi historiami związanymi z kupnem lub wynajmem mieszkania, zachęcam was jak najbardziej do pisania komentarzy pod tym materiałem. Mnie natomiast pozostaje wam powiedzieć dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!